Witam Was bardzo serdecznie. Mam na imię Mariusz. Mam 58 lat. I pochodzę z Polkowic. To jest niecałe 500 km od Was. I chciałem złożyć Wam świadectwo swojego nawrócenia. Nawróciłem się, jak miałem 27 lat. Jestem praktycznie biorąc już od 31 lat wierzący. A świadectwo sobie składałem kilka razy już. One zostałem tutaj od 10 minut i nie wiem, jak to zrobię. Mam nadzieję, że Artur nie będzie patrzył na zegarek, a będzie nudzić. No tak szybciutko. W wieku 15 lat wyszedłem spod klosza rodziców i mama nie wie dlaczego umieściła mnie w internacie w szkole rolniczej. Żeby było weselej, to miałem tylko czwórkę z przyrody, no więc uznała za stosowne, że to będzie chyba najlepszy mój wybór. Oczywiście nie wiedząc, jaka czeka mnie przyszłość, wylądowałem w internacie. I wyobraźcie sobie, po miesiącu skończyło się ochronka, no i zaczęła się jazda bez trzymanki. Mówiąc szczerze, była to w internacie tak zwana fala. Jeśli ktoś dawno temu był w wojsku, to wie, co to jest. No myśmy taką mieli w internacie. Żeby nie owijać za bardzo w bawełnę, to powiem Wam, że byłem takim chłopcem do bicia. I wiecie, to było straszne, bo w domu miałem sielankę, rodzice mnie kochali, wszystko było pięknie, a tu nagle ktoś się zaczął nade mną znęcać. I to i psychicznie, i fizycznie. I wiecie, to doszło do tego, że po pół roku takiego bycia tam uciekałem na przykład gdzieś do piwnicy. Tam chowałem się za jakieś tam meble i czekałem, aż wszyscy zasną. I dopiero wracałem, żeby się położyć do łóżka, żeby nikt mi już nic nie kazał robić, sprzątać czy coś innego. I tą gehennę musiałem znosić dokładnie przez rok. Jako młody tam 15-16-letni chłopiec, no to miałem przeżycia bardzo takie nieciekawe. Przyszła druga klasa tej szkoły, było troszeczkę mniej i znalazłem się w trzeciej klasie, już była wtedy pierwsza technikum. I powiem Wam, że kolega kiedyś przyszedł i pochwalił się, że ma tyle zajęć pozalekcyjnych, że on musi z czegoś zrezygnować. Się pytam, a z czego chce zrezygnować? On mówi, z karate. O jejku, to ja bym coś w tym temacie zrobił, nie? A wiesz, mam starą tą szmatę, karategę, muszę ją sprzedać i jak chcesz, to kup. Padłem na pomysł i zrobiłem bodajże 500 zdjęć koleżankom i kolegom w internacie. Wywołałem je w ciągu jednej nocy. Zarobiłem 70 zł i kupiłem tą karategę. Poszedłem na ten trening. Mówię, musisz mieć zezwolenie od rodziców. A ja już byłem przygotowany, bo wiedziałem, czym to pachnie, więc sobie sam napisałem, podrobiłem podpis. Już mamusia mi pozwoliła, to już. Przebrałem ciągle się w tą karategę, wszedłem na ten trening. To, żeby za bardzo nie przedłużać, to powiem Wam tylko, że do dzisiaj mam blizny na nogach po tym pierwszym treningu. Ale powiedziałem sobie, że już nikt nigdy więcej mnie nie uderzy. Najlepsze z tego wszystkiego było to, że po każdym treningu wychodziłem, moja ślina miała konsystencję stałą. To nie był trening, to był zajazd. I wyobraźcie sobie, każdy raz obiecałem sobie, że to jest mój ostatni trening. Ale uparłem się i powiedziałem, nie będzie tak łatwo. Poszedłem na całego. Wszystko było pięknie, fajnie, zdobywałem pierwszy stopień, drugi, trzeci. Później zmieniłem miasto, do którego jeździłem, do Legnicy. Tam otworzyła się nowa sekcja, no i zacząłem się bardzo mocno piąć w górę. Wszystko byłoby dobrze, pięknie, ale mojemu senpajowi zachciało się medytacji. A że ja naczytałem się o Masutatsu Oyamie, kiedyś Artur wspominał o nim, jaki człowiek założyciel tego Kyokushin. I wyobraźcie sobie, że zacząłem medytować. Zacząłem wzywać tego ducha zen, tego ducha walki, to wszystko. No i powiem Wam szczerze, piąłem się tak wysoko w górę, tak daleko w tych swoich przekonaniach, że zaczęły się zmiany toków myślenia moich. Ale że byłem bardzo grzeczny, układny, no więc powiedziałem sobie, że skoro będę bardzo dobry w karate, to muszę być bardzo dobry w nauce. No i zawsze gdzieś tam w czubie się mieściłem, tej klasowej. Nauczyciele mi to pozwalali, a ja coraz więcej. Wyobraźcie sobie, jak zacząłem mocno medytować, doszło do tego, że poszedłem po tak zwane testy temashiwari, czyli rozbijanie twardych przedmiotów. Wszystko było dobrze do momentu, dopóki rozbijałem tą ręką, łokciem, nogą.
A później zamarzyłem sobie, że będę rozbijał głową, bo nikt tego nie rozbijał. No i ułożyłem sobie takich 10 dachówek centymetrowych, jakichś starych, no i uderzyłem. No ja sobie tak, no, poszło wszystko pięknie, okej. Okay. I tak trwała ta moja taka sielanka. Wróciłem, po maturze wróciłem do domu i założyłem swoją sekcję. No i powyrywałem tutaj ludzi z lasu gdzieś tam, którzy chodzili, pili piwo, upijali się. Zacząłem im takie morale prawić, zachęciłem do sekcji i stworzyłem taką sekcję. Prowadziłem ją przez 6 lat. Przez 6 lat wychowałem kilku mistrzów Polski, kilku mistrzów świata, już później jak już ja nie trenowałem. Ale moje życie było takie, że było wszystko pod jednym karatem. Potrafiłem wejść na salę, bez rozgrzewki zrobić salto w tył. Biłem się z 5 naraz. Wiem tylko, że nigdy nie biłem się na ulicy. Za to jestem Bogu wdzięczny, bo kiedyś, kiedy już poznałem swoją obecną żonę, wtedy narzeczoną, doczepiło się 5 takich niedobitych młodych mężczyzn. I wtedy tak bardzo mocno modliłem się do Boga, żebym nie musiał uderzyć, bo bym musiał uderzyć raz i wiedzieć, że nie wstaną. A że wtedy byłem notowany na policji, dlatego że to umiałem się tak bić. No więc tak raczej starałem się tą swoją przyszłość dbać. Ale kiedy miałem 19 lat, prowadząc jeszcze takie swobodne życie, usłyszałem pierwszy raz głos Boga i nie wiedziałem, co to jest. Wsiadłem do samochodu razem z kolegami i koleżankami, wracaliśmy z odwiedzin ze szpitala od koleżanki i przy szybkości 140 km na godzinę zaczęliśmy się bawić kierownicą. I wyobraźcie sobie, jak kierownicę tak chwyciłem delikatnie, jedziemy i słyszę, jak Duch Święty mówi, zapnij pasy. A ja tak próbuję, wiecie, to nie były te pasy zwykłe, tylko to już te nowe, takie bezwładnościowe, nie? I nie dało rady. I w pewnym momencie, a dobra, machnę ręką. I za chwilę jeszcze raz usłyszałem, zapnij pas. I to już było tak mocne, że myślałem, że ten pas wyrwę z tego słupka. W końcu zapiąłem go, 3 minuty później przy głupiej zabawie przy kierownicy, przy szybkości 140 uderzyliśmy w betonową lampę. 6 osób w samochodzie, ja byłem najstarszy. Wszystkich wywiało przez tylną szybę, jednego przez przednią i ja zostałem w środku. Z tych nerwów, z tego wszystkiego wziąłem ten pas, nie mogłem go odpiąć, sam się przygryzę go. A sam się nie, to nowy samochód, będę musiał płacić. Z tego samochodu to już biurę zostały, ja ten pas być może do dzisiaj bym jeszcze gryzł, nie? Ale kolega mi powiedział, wypnij się, wyszedłem. I to było pierwsze moje spotkanie z Duchem Świętym. Nikomu się nic nie stało, oprócz tam zadrapań. I powiem wam, że wtedy pierwszy raz poszedłem do kościoła u siebie w mieście takiego starego i tak siadłem, patrzyłem na te figurki i tak sobie myślę, Boże, Ty wiesz, co ja Ci chcę powiedzieć. Dziękuję. I to była moja pierwsza w życiu modlitwa, szczera. Kiedy tą sekcję prowadziłem 1 rok, 2, 3, to było coś niesamowitego, co się zaczęło dziać w moim umyśle przez medytację. Wyobraźcie sobie, nikomu tego nie mówiłem, wczoraj pierwszy raz powiedziałem wieczorem Michałowi i Julicie. Zacząłem mieć takie natręctwa myśli dotyczące bicia człowieka. Z racji tej, że zacząłem pracować w szkole, stałem się nauczycielem, skończyłem studium pedagogiczne, później zacząłem studiować i wyobraźcie sobie, miałem takie straszne myśli, że chodzę ulicami, że każdy chce mnie uderzyć. Jeżeli mijałem 3-4 chłopaków, mężczyzn, to ja miałem już 8 technik, które ich porozwalam, gdyby ktoś podniósł na mnie rękę. Do klatki schodowej, jak wchodziłem, była bez światła, trzymam odpowiednie ręce, bo już miałem 8 technik, jak tam uderzyć. I to było non-stop. Nie potrafiłem się normalnie ubrać. Nie założyłbym nigdy takich spodni jak teraz. One musiały być szerokie, luźne i musiałem tą nogą podnieść na 2 metry w przebieralni, bo ja musiałem być gotowy do bicia. Doszło do tego, że zacząłem sobie wyobrażać, jak się bije. Łącznie z tym, to jest, no musicie mi wybaczyć, ale widziałem wyobraźnię człowieka, któremu odrywam głowę i bije krew. To było straszne. Ja się łapałem za głowę i mówię, Boże, to nie moje myśli. O co chodzi? Ja chciałem do Wrocławia pojechać do jakiegoś psychiatry, bo jakbym poszedł do normalnego tutaj u siebie, to by powiedzieli, że Mariusz zwariował. Jest nauczyciel, dzieci, sekcja karate, wiecie, to jest porażka. A 30 lat temu tak było.
I doszło do tego, że już nie mogłem sobie dać rady. Ja wchodziłem na salę gimnastyczną, wiecie co, tak jak, nie wiem czy pamiętacie, no, w moim wieku lub starsi pamiętają taki horror Dr. Hyde. Wynalazł taki specyfik, on go pił i on się zmieniał w takiego potwora. Ja się zmieniałem w taką osobę, jak wchodziłem na salę. Ja dostawałem szału dosłownie. Jak ktoś powiedział, jak powiedziałem, że jest woda sucha, to jak ktoś powiedział inaczej, to był pozamiatany. A wychodziłem, to byłem taki lelą poleną, że głowa boli. I wiecie, to mi się tak troszeczkę w tym wszystkim gryzło. I któregoś dnia poznałem żonę i usłyszałem drugi raz głos Ducha Świętego. Zapytałem, czy pójdzie ze mną do kina. Tak. No to ucieszyłem się, bo tak sobie panowie, siedzi dziewczyna koło mnie na radzie pedagogicznej, co mam nie spytać. I wiecie, wyszedłem, żona jeszcze wtedy paliła papierosy, więc ja myślę, dobra, trzy machy, wystarczy, wychodzę. No i szarmancko założyłem kożuszek na plecy i ona schodzi ze schodów, a ja słyszę coś takiego. A to jest twoja żona. I wiecie co, nogi mi się ubiły. To było tak, jak wtedy słuchałem Ducha Świętego, zapnij pas. I wiecie, ja musiałem w ciągu 20 minut zmienić, pokazać jej, że jestem inny niż jestem. Byłem duszą towarzystwa, opowiadałem 100 tysięcy różnych kawałów i zawsze grałem. Miałem dwie twarze. Nie miałem i sobie, kto mnie kiedyś w życiu pozna, jaki jestem naprawdę. Trwało to 2 miesiące, zaręczyliśmy się. Po 4 miesiącach i powrocie z Niemiec, gdzie byłem pierwszy raz tam na kilka tygodni, żeby zarobić troszkę pieniędzy, to chciałem tak pracować, że nie pracowałem, a dali mi pieniądze. No to dobrze, wróciłem do domu. I wyobraźcie sobie, w październiku wzięliśmy ślub. Bardzo skromne przyjęcie, było w domu tylko. No i któregoś dnia, w pierwsze nasze święta, przyszła koleżanka i moja żona mówi, wiesz, ty kiedyś mówiłaś o Bogu. A ja mówię tak, o co to chodzi w tym? A, bo moja siostra jest w takim kościele zielonoświątkowym, nie? No i zaczęła się taka rozmowa. No i w tym momencie moja żona mówi, a my nie mamy Biblii. Ja mówię, zaczekaj, moja mama. Pobiegłem do domu, ukradłem Biblię tą starą i zaczęła żona czytać, nie? I zaczyna czytać, czy ja chętnie porozmawiała. A tam jest taka moja siostra, taka moja koleżanka, Bogusia, ona jest wierząca. No to dobra, ale gdzie ona mieszka? Nie wiem. Ja mówię, słuchaj, jeżeli to jest z Boga, to chodź, idziemy na miasto, tam na to osiedle i znajdziemy, nie? I właśnie przeszedłem przez plac budowy, było 80 klatek. W każdej po 15 mieszkań. I ona tak stoi, i co? Bo mówię, że no nie wiem, bo ja mówię, to tu idziemy. No dobrze, weszliśmy, stoi klatek. No ale jak to spytać człowieka? Domofonów nie było, nazwiska na drzwiach, klatek pod piętra. Dobra, spytamy tu, gdzie mieszka. No ale o co spytasz? Że ma na imię Bogusia, ma trójkę dzieci i męża. Ty, zapytamy, czy o to jest tej kociej wiary, oni wtedy mówili. To ludzie wszyscy będą wiedzieli, nie? Bo to wtedy nas mało było. Myśmy zapukali, Bogusia otwiera drzwi, a właśnie czekaliśmy na was. No mi się ubiegły. Jejku, coś. No i oczywiście moja żona, polonistka, prędko tam zaczęła pytać, a ja sobie oglądałem olimpiadę w Calgary. Michał 88, tak? Wiecie co? Oni wszyscy rozmawiali o Bogu, oni wszyscy rozmawiali o tym, a ja się pasjonowałem tą Calgary. Wiecie, szał dostęp. No jak facet może siedzieć i mówić o Bogu, jak tutaj kurczę Polacy walczą? No nie mogłem sobie dać z tym rady. Doszło do tego, że było jedno spotkanie, drugie, trzecie, czwarte. Ja tak sobie chodziłem, poznawałem jednych, drugich, takich. Okej, okay, dobra, wy się tam módlcie, a ja sobie będę swoje robił. W końcu doszło do tego, że ta Biblia zrobiła na mnie takie wrażenie, że ja też zacząłem tam ukradkiem czytać tą Biblię. No ale brałem ją tylko wtedy, jak żona mi pozwoliła, bo ona czytała. Ale już pomijam wszystkie inne rzeczy, przychodzi taki dzień, 9 lutego. 8 lutego położyliśmy się spać i wszystko jest pięknie. I w pewnym momencie moja żona płacze. Już nie będę demonstrował, jak płakała, ale powiem wam szczerze, dała mi do wiwatu, do bólu i motyw przewodni. Bóg mnie zabije. Wszyscy pójdą do nieba, ja pójdę do piekła. Jestem się, o nie, baba mi zwaryła. 2 miesiące po ślubie, a ona już ma świrka w głowie. Gdzie ja ją zaprowadziłem? Ale jestem się, jak będę na nią krzyczał, no to dopiero będzie zadyma. I mówi, nie, spokojnie, kochanie, Bóg ciebie kocha, wszystko dobrze, wszystko będzie pięknie, tego.
Wiecie, takie udobruchałe mnie też tak przez półtorej godziny, położyła głowę i za chwilę znów płacze. Wiecie, to trwało do białego rana. Ja już sobie powiedziałem, jak ja pójdę do tej Boguśki, jak ja ją złapię za te kudły, jak ja ją wszarpię, baba mi zwariowała, co ja teraz zrobię? Wiecie, to się tak łatwo mówi teraz, można się uśmiechnąć, ale wtedy to była dla mnie tragedia. Ja mówię, dobra, idź na zajęcia, na ferie, były takie zajęcia, a później pójdź do Boguśki. Sam się, kurczę, naważyła piwa, to niech teraz to odkręca. Ja pojechałem odwiedzić kolegę w szpitalu, wróciłem potem z powrotem, wchodzę do domu. Wiecie, ja wszedłem do domu, ale do innego domu. Ja nie wiedziałem, co jest. Ja oglądałem się za siebie, patrzyłem, co jest nie tak. Otwieram barek, patrzę, papierochy leżą. Żona paliła po 20-30 dziennie czasami. I sam się chodził, papierosów nie wzięło? No co nie biega? No dobra, zrobiłem. Ten dom był inny, wiecie, to było coś innego. Ja wyszedłem na ulicę i sobie myślałem, a pójdę do tej Boguśki, może tam siedzi. No i wyobraźcie sobie, idę i słyszę gdzieś w oddali, Mariusz, taki delikatny głos. Ja patrzę, a ona biegnie do mnie. Jezu, ona biegnie. To pierwszy raz w życiu widzę, jak ona biegnie, nie? Rzuciła mi się na szyję, nie? Mariusz, Bóg przebaczył mi grzechy. A ja, o Boże, co? To mi dopiero na dekiel walnęło. Chcę mi się koniec, ale chcę się, dobra, nie krzyczę, niech mi powie. I zaczęła mówić, nie? Przyszłam do domu, poszłam do Bogusi, powiedziałam, co się dzieje, a Bogusia mi powiedziała, idź z tym do Jezusa, do domu. Mówię, ale ja nie mam wiary, idź z tym, co masz. O, w te pędy Helenka pobiegła, padła na kolana, wypowiedziała swoje wszystkie grzechy przez 2 godziny i mówię tak, Boże, tak mi tłumaczy i mówię, Boże, jeśli ja wszystkiego nie powiedziałam, to ja przyjdę jutro. I w tym momencie Bóg odpuścił te grzechy. Kiedyś jak poprosiłem ją, żeby powiedziała to powie ze swojej strony, ale wyobraźcie sobie, przeżyła to przebaczenie, a mnie wyryło. I ona mówi, Mariusz, 2 godziny już nie palę. Ja cię kręcę, 2 godziny nie palę, ale zysk. Wyobraźcie sobie, następne dni to ja widziałem inną kobietę. Ja z inną się ożeniłem, a inna jest. Zaczęła chodzić, śpiewać, modlić się. No, wiecie, to był szok. Ja sobie myślę, nie, coś tu jest nie tak. Zacząłem jej dogryzać. Zrób mi herbatę. Już, kochany, przybiegła herbatę. Czekałem, aż wystygnie. Zrób mi herbatę, dam ci. Ale ta wystygła. Już ci, kochanie, robię następne. I siedzi, myje, sprząta, śpiewa jakieś chrześcijańskie pieśni. A już z nerwów mówię, kochanie, czy mogłabyś przestać śpiewać? Dobrze. A czemu? Bo mi się ta znudziła. Za moment mówię, to ja zaśpiewam ci inną. I dałem słowa. Wiecie co? Ja, tak trwało to dobre 3-4 tygodnie. I któregoś dnia sobie to chyba będziesz skończonym idiotą, żeby mieć wszystko na tacy i żeby takim złośliwcem być. Dochodzi do tego, że choć pójdziemy na nabożeństwo. Nie, dobra, to pójdę, jaki problem. Wiecie co? Poszliśmy na nabożeństwo, oni się zaczęli modlić, to nie wiem jak to było, ale jakbym skakał po rozżarzonych węglach i jeszcze tak sobie uszy tarłem, żeby nie słyszeć, jak się modlą. Nie, szału dostawałem. To Mariuszek, pomodlimy się o ciebie. Nie! Od razu. I uciekałem do drugiego pokoju. Oni się modlili, a ja uszy tarłem. Nie. Jejku, żeśmy wyszli stąd. Boże, nareszcie. To jakbym w saunie siedział z rojem pszczół. Wiecie, to było straszne dla mnie. Nie mogłem sobie z tym poradzić. A żona chodzi po chmurkach, zadowolona, wiecie, to... Ja myślę, nie, no coś jest nie tak. Boże, jeśli Ty jesteś, rzeczywiście jesteś, tak, to ja zrobię dokładnie to, co zrobiła Helena. Ale jak Ty do mnie nie przyjdziesz, to już więcej nie przyjdę. I wiecie, to była taka siekiera. Pojechałem kiedyś na nabożeństwo, to gdyby nie 50 za mną i nie miałem się gdzie ruszyć, to bym przez okno wyleciał. Ale ja myślę, nie, no, ja muszę to przełamać, to tak nie może być. Mariuszek, my zapraszamy Cię na ewangelizację. Pojechaliśmy na tą ewangelizację, wyobraźcie sobie, i tak sobie myślę, taka potężna, duża sala z 300 osób, a ja za minutę, 6, wszedłem i a sobie myślałem, o, usiądę sobie tu na końcu, a wychodzi zastępca pastora, a mamy dla pana pierwsze miejsce, łup mnie do pierwsze miejsce, sobie, o kurczę, to już nie ucieknę w ogóle. No ale nic, no i wyobraźcie sobie, to jest najważniejsza rzecz, która się stała, ponieważ już nieżyjący pan Michał Chydzik, prezbiter Kościoła Zielonoświątkowego,
wyszedł na środku i zaczął mówić o Jezusie. Mówił o tym wszystkim. I w ogóle nie pamiętam, co jest. No i w końcu on mówi, kto chce oddać życie Jezusowi, proszę wyjść, nie? A moja żona tak łokciem na mnie pyknie, nie? Zachęca. No dobra, u nich byłem na obiedzie, bo tych byłem, to im będzie głupio, że nie wyjdę, odrobię to i wyjść z tym, co myślę. Wiecie co, wyszedłem, elegancko, pięknie ubrany, wiecie, na nowoczesny szyk młody, a obok mnie stanął chyba z 15 mężczyzn. I tak, żeby nie opowiadać o nich za bardzo, to gdybym ich wsadził do wirówki, to by było suchej masy 5%, a reszta wódka. No więc wyobraźcie sobie, jaki element wyszedł o przebaczenie, a ja z taką pogardą do nich. O, wy tacy, wy owacy. I ja dostawałem takiego szału tam na miejscu, a ten brat podchodził, modlił się i na każdego rękę wkładał i oni padali na kolana, wiecie co, pod mocą. A ja byłem tak wściekły, że chciałem ich kopać i bić. Wiecie co? Świadomość tego, że wstyd narobię mojej żonie, to doprowadziła do tego, że ja ostatkiem sił się po prostu broniłem. I w pewnym momencie on do mnie tak kładzie rękę, a ja nie odzywając się, tylko tak w duchu do niego. No daj mi co masz, no daj, zobaczymy jak jesteś silny. Już do niego. On tak popatrzył, odłożył rękę i następny i ci wszyscy pokoty. Wiecie co? Ja się odwróciłem, cały się trzepałem, wróciłem do drugiego rzędu. Nigdy w życiu nie klołem. To, co odpowiedziałem żonie, nie będę cytował. Skończyło się to nabożeństwo przez dokładnie 3 godziny. I stało się tak, że doszło do tego, że opuściło mnie to. Później na drugi dzień ja podszedłem do tego człowieka i powiedziałem: proszę pana, dlaczego ja nie dostałem od Jezusa tego, co chciałem? Bo ty chciałeś, żebym ja ci co dał, a ja do ciebie nic nie mam. I ręce mi opadły. Na trzeci dzień posłuchałem kazania o Noem i o tym, że rodzina potrzebuje uzdrowienia. I wiecie co? I wtedy on mnie pierwszy raz dotknął i ja upadłem na kolana. Sobie myślę, wszyscy klęczą. Otwieram oczy, tylko ja klęknąłem. O, jak wstyd. Wróciłem do domu, po obiecie pojechaliśmy na nabożeństwo, gdzie modliliśmy się o Chrystusie Święty. Powiedziałem: Boże, ty najpierw tego ochrzcisz, a ja będę na końcu. I wyobraźcie sobie, stało się tak, że od przedszkola do opola wszystkie grzechy, jakie tylko miałem, powiedziałem. Na końcu zostawiłem sobie ten jeden. A ja mówię: dobrze, to ja ci ten też ci powiem. Powiedziałem te grzechy, mój Boże. A teraz ja ci dziękuję. I zacząłem się modlić: Panie, dziękuję ci, Alba Radasz się wiedzieli. O Boże, przepraszam, bo z tych nerwów już peplam, zamiast mówić normalnie, Alba Radasz się wiedzieli. I wiecie co? W pewnym momencie się opamiętałem, że to chyba to. Wsiedliśmy do samochodu, nie odzywałem się w ogóle. Wróciłem do domu, jak rozwiązałem te języki, to ja myślałem, że otworzę okno, wyjdę, wiecie, tam powietrze, pochodzę po czwartym piętrze na powietrzu i wrócę z powrotem. I to było coś niesamowitego. Ja już pomijam to, do której się modliłem nad ranem. Na drugi dzień nikt mi nie powiedział, że mam iść na trening, że karate to złe. I wiecie co? I tu się dzieje to najważniejsze. Wchodzę w sali, prawda, Fudodachi, Hussenpai, to tamto, ja szczęśliwy. Ale myślę, coś jest nie tak w tej sali. Ale nic, dawaj. I robimy takie przywitanie. Tam się siedzi w odpowiedniej pozycji. Jest taka komendant Chindani Rei, to jest ukłon do świątyni. I mój zastępca to mówi: Chindani Rei. I ja chcę się ukłonić i słyszę do świątyni: nie będziesz się niczemu kłaniał. Wiecie co? Szok. Nie wiedziałem, co jest grane. Stałem. Już byłem w takim szoku, że chciałem stamtąd uciec, ale sobie się dopiero wszedłem. Oni nie wiedzą, co jest. Po 15 minutach prowadzenia, to w tych moich uczniach to taki demon wstąpił, a Duch Święty: zobacz, czego nauczasz. Zobacz, ile w tym jest agresji. Zobacz, ile w tym jest nienawiści. A ja za ciebie umarłem. I wiecie co? Trwało to 15 minut. Zawołałem chłopaka, mówię: słuchaj, muszę wyjść. Wyszedłem, wyobraźcie sobie, wróciłem do domu, a moja żona płacze. My czemu płacze? Dwoje będzie na roli. Jedno będzie wzięte, drugie zostawione, nie? No to co? Ja mam być wzięta, a ty zostawiona. Mówię: nie, będziemy się modlić ciebie. Modliliśmy się, po 2 minutach zaczęła tak przepięknym językiem angielskim się modlić, że trwało to następne z 5-6 godzin. I tu się zaczęło moje życie z Bogiem. To była najpiękniejsza chwila mojego życia. Ona trwa do dzisiaj. Ja mam za sobą 25 lat i 3 kościoły, mniej lub bardziej religijne. To jest na inną broszkę. Amen. Ale jestem szczęśliwy. Brawo, Melaniusza. Dziękuję.